Witajcie ziołolutki, z tej strony Mama Ziołolog i Maciej Gnyszka. Witamy Was w kolejnym odcinku szalonego cyklu rozmów pod tytułem Ziołowe Rozmowy. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o ropie naftowej, opowiadaliśmy o wszach oraz opowiadaliśmy o COVID-zie, szumach w uszach i cukrzycy. Oprócz tego opowiadaliśmy o magicznym sposobie świętej Hildegardy i paru innych rzeczach. Dziś opowiemy Wam, no właśnie, pierwsza rzecz, która o której Wam opowiemy, to będzie bezsenność. Przypomnijmy, bohaterowie naszych opowieści to realne postacie, które już nie muszą się bać o swoje życie, ale oczywiście chciałyby pozostać anonimowe. W związku z tym ich imiona twórczo przerabiamy, niekiedy żonglujemy ich płciami oraz niektórymi szczegółami sytuacji. I dziś na warsztat pierwszy przypadek, który weźmiemy, to będzie przypadek bezsenności. Jest sobie Zdzisław. Zdzisław nie pracuje na 5 zmian. Zdzisław nie pracuje w nocy. Zdzisław ma normalny rytm dobowy. Chociaż jest ojcem wielodzietnym, więc no, ciężko z normalnym rytmem dobowym u ojca wielodzietnego. No ale cierpi na bezsenność. I wtedy na firmamencie pojawia się mama ziołolog. I co robi? I proponuje zioła. O, jestem zaskoczony. Zioła bardzo dobrze działają na bezsenność. W medycynie chińskiej jest wiele przyczyn bezsenności. Taką główną przyczyną jest osłabienie krwi, czyli siłę, wątroby. I najczęściej to jest ten powód. Choć są też inne i zawsze to musi zostać zdiagnozowane przez terapeutę. Czy takim powodem może być nadmierna pożądliwość? To jakby co, ja nie cierpię na bezsenność. Tak, zdecydowanie nie. Co niczym nie świadczy. Jakby co. Gdyby tam pan i pan sobie coś myśleli. No dobrze, i co? Ma tą bezsenność, nie może spać, liczy owce. Tak, nie może spać i dostaje pierwszą dawkę ziółek i kolejnego dnia dostaje maila: Pani Olu, spałem 8 godzin. Po raz pierwszy od jakiego czasu? Od kilku lat. Aha, wow. No coś się nieźle na nie spał. Kilka godzin, 2-3 godziny był w stanie przespać. Ale to co, to potem nie dosypiał w ciągu dnia albo coś? Myślę, że był senny. I tylko tyle. O kurde. No to aż mi się gorąco zrobiło, słuchajcie. I co? A wiesz już teraz, jak ważny jest sen dla odporności. A wiem, bo w e-booku, o którym pisaliśmy. I dla zdrowia. To prawda. Bez snu, słuchajcie, nie ma kołaczy. No dobra, i co? Ale to minęła mu ten problem? Tak. Później po zakończeniu kuracji napisał, że sen się zdecydowanie poprawił. Także nawet już po odstawieniu ziół, po jakimś czasie pisał do mnie, że śpi bardzo dobrze. Że to się poprawiło. Właśnie, bo a propos, dobrze, że mówisz, że po odstapieniu, bo pamiętam, kiedyś mi opowiadałeś, że jeden z bohaterów opowieści, którą jeszcze opowiemy w przyszłości, pisał mi do ciebie, że pamiętam, no to tą historię opowiemy, ale pamiętam, że tam po prostu zwrot ku zdrowiu był natychmiastowy i napisał maila, w którym pytał, czy na pewno tam w tych ziołach nie ma żadnych narkotyków. Nie? Więc faktycznie bywa tak, że w takim potocznym rozumieniu, no bo tak jak mówiłem, ziółka w herbopolu są znane i bezpieczne, ziółka chińskie, panie, to albo jakieś zaczarowane, albo pewnie narkotyki. Nie? Więc człowiek jedzie na amfie i dopóki jedzie na ziółkach, to mu dobrze, ale jak odstawi ziółka, to już jest niezdrowy.
Nie? To tutaj istotne jest to właśnie, że pan Zdzisław po odstawieniu swoich nowych przyjaciół wciąż śpi dobrze. Unbelievable. Czy tam były jakieś efekty uboczne, jak w przypadku bohatera ostatniej naszej opowieści o COVID-zie, o 80-latku? Generalnie się poprawiło tam. Mm-hmm. Lepiej się czuł. Mm-hmm. Bo tam było dużo dolegliwości bólowych. Mm-hmm. Ja myślę, że to ten brak snu też tak wpływał. Aha, okej, okay, że brak snu... Tak, bo brak snu to jest zupełny, wiesz, brak regeneracji dla organizmu. Mm-hmm. To jest zupełne rozregulowanie. Autodestrukcja w zasadzie. Dokładnie. I duże narażenie na infekcje, mm-hmm. na nowotwory, mm-hmm. przy tak dużych brakach snu chronicznych. Mm-hmm. I Zdzisław być może teraz się zapisał do kadry narodowej w przeciąganiu liny, bo ma po prostu za dużo energii. No i fajnie. I pozdrowienia w takim razie dla Zdzisława. Być może nas ogląda, Zdzisławie, to my cię pozdrawiamy. Nie ujawniaj się w komentarzu, bo trochę tam zmieniliśmy parametrów twoich. Dobrze, przejdźmy do kolejnego case'u. No, ponownie, sporo masz na koncie, szczególnie ostatnimi miesiącami, no, ludzi, którzy mają albo COVID-a, albo objawy COVID-u, bo prawda, nie poszli zrobić sobie testu na wszelki wypadek, żeby się nie zarazić bardziej. I wśród nich jest pewna urocza Zdzisława. Zdzisława jest, ma tam te swoje... Wszyscy robią sobie testy, bo każdy chce wiedzieć. A no tak, to trochę jak z paszportem Polsatu, każdy chce mieć. Nawet ja mam test na COVID pozytywny, słuchajcie, ponieważ byłem w TVP i mnie zbadali i powiedzieli, że mnie nie wpuszczą. Więc zawinąłem mandżur i uciekłem, zanim mnie złapali tutaj jakieś siatki na motyle albo do budy Hycla i nie odwieźli mnie do izolatki właśnie. Ale podobno słaby to jest, więc prawdopodobnie nie miałem tego COVID-a, bo na języku nic nie było widać. No ale dobrze, mamy uroczą Zdzisławę. Zdzisława ma te swoje tam 40 lat, czy coś w tym guście. Ma jechać z rodziną w góry, żeby tam zdążyć przed kolejnym lockdownem. No i Zdziśkę łamie. Zdziśkę nagle łamie w kościach, boli ją głowa, boli ją wszystko, boli ją gardło, zaczyna widzieć mroczki przed oczami. I co? I robi test na COVID. I robi test na COVID. Chyba C2. I jeszcze, nie? No i co? I pozytywny wychodzi. Wychodzi pozytywny jak ta lala. I w pewnym momencie bierze telefon, memory 5, mama siołolog, please help. I jak się mają dalej wydarzenia? I dostaje ziółka. No ale chwila, ty najpierw dostajesz zdjęcie języka, nie? Tak, dostaję zdjęcie. No dobrze, no dobrze. Mhm. Widzę COVID. Aha, ewidentny. Mhm. Mhm. Okej. Okay. I co? Wywiad ziółka. Mhm. I później, wyobraźcie sobie, Kisia oczywiście odwołuje wyjazd czasowy, zimowy, ale pamiętam, że Kisia przespała jeden dzień i w przerwach w spaniu piła ziółka grzecznie, jak mama ziołolog przykazała. I następnie po przespaniu w zasadzie odzyskała głos i wróciła do pracy, wprawdzie zdalnej, ale naiwaniała spotkania na Zoomie jak pobłogosławiona. I
I generalnie, gdy mówiła, gdy chwaliła się naokoło, no słuchajcie, ja to tam jestem właśnie w trakcie burzliwego COVID-a, to nikt nie wierzył, bo na ekranie wyglądała po prostu znakomicie. Mimo, że... Ale różnie bywa. Nie, oczywiście. Nie, może, nie ma reguły. Tak, tak, tak. To... to też zależy od organizmu, od tego, czy są obciążenia jakieś chorobami przewlekłymi. No tak jak na przykład u bohatera zeszłotygodniowego odcinka, nie? Który tydzień w łóżku tam przeleżał, miał cukrzycę i wiele innych atrakcji i to po prostu organizm przechodził inaczej. No tu Zdzisia dba o zdrowie, biega, skacze, więc dobrze tam się też odżywia, więc myślę, że to jej pomogło. Przespała jeden dzień, drugiego odzyskiwała głos i kurczę, trzeciego już była na normalnym chodzie. Chociaż oczywiście w kwarantannie, tak, gdyby tutaj inspektorat sanitarny pytał, to dzisiaj grzecznie kwarantannę odbyła aż po jej kres. Dobrze, to widzicie, covidowe przypadki to jest częsta rzecz, szczególnie ostatnio. Olenka, też wspominałaś kiedyś, że covidem, ale jeszcze jest kwestia rekonwalescencji po COVID-zie, nie? Jak to tak, wygląda? To jest czy to jest w ogóle jakiekolwiek zagadnienie? Czy to jest tak jak z grypą, że tam niedoleczona skutkuje tym, że serce wysiada albo coś? O tak, przy COVID-zie też serce może się bardzo, bardzo mocno osłabić. I często ludzie mają na przykład kołatanie serca, zarówno młodzi, jak i starsi. Nawet młodzi, to jest takie ciekawe i niesamowite i rzeczywiście świadczy o tym, że tutaj i to, i jest to poważna sprawa. Rozumiem, że można się wspomóc w procesie wychodzenia, czy tam w procesie wydobrzeżania. Tak, tak. Często też jest osłabienie krwi, takie rozumiane w znaczeniu medycyny chińskiej, osłabienie odporności, to naturalna sprawa. Także jasne. Można się wspomagać wtedy ziołami i też to są bardzo fajne efekty, bo już kilka osób się do mnie też zgłosiło właśnie z takimi problemami, że są wykończeni po COVID-zie. O tak, bo ludzie się często mówią, że tam wydolność fizyczna się... Tak, że nie mają energii. Jest to bardzo charakterystyczne, dlatego że ten wirus w rozumieniu medycyny chińskiej atakuje oprócz płuc śledzione, obiekt czynnościowy śledziony, a śledziona właśnie odpowiada za siłę mięśni. Także dlatego ten spadek formy jest taki charakterystyczny i może mieć miejsce. Widzicie? Więc jeśli przechodziliście COVID-a i wam się wydaje, że nie możecie wejść na 12 piętro, bo jesteście już starzy, to nieprawda. To nieprawda. Więc jest dla was jeszcze szansa. Poza... Ziołka mogą być naprawdę wspierające tutaj i przyspieszyć ten proces powrotu do pełni sił. Oprócz ziół też jakąś rolę tu odgrywa dieta? Oczywiście. Okay. No to słuchajcie, to już wiecie. Jeżeli myśleliście, że przez COVID dodało wam 120 lat na licznik, to jesteście w błędzie. Jest dla was szansa. Trzeci przypadek na dzisiaj to jest, słuchajcie, przypadek no zwolnionym bęben maszyny losującej wylosował imię Maciej. Nie wiem dlaczego. Albo nawet imię Maciuś. Ponieważ w zeszłym roku latem, nie wiem, czerwiec, lipiec, sierpień. Sierpień. Tak jak w apelu wojskowym bez cenzury. Wojciechowskiemu mówię, odkąd przyszedł. Od września, końca, początku października. No to tak, to może we wrześniu. Nie, to nie był wrzesień. We wrześniu sierpień. Byliśmy... A, sierpień. Może i sierpień. Koniec wakacji.
Nie wiem, to musiał być początek sierpnia, ponieważ pamiętam, że rozmawiałem wtedy z doktorem Łągiem i ustaliliśmy wrześniową edycję MOC. A o MOC posłuchacie w filmie, który podlinkowuję nad głową Olenki. No więc jest sobie wrzesień i po prostu nagle dopada mnie rwa kulszowa. Po raz pierwszy w życiu jestem po prostu złamany. Nie złamało mnie gestapo, bo nie żyłem w czasie wojny. Nie złamała mnie ubecja, bo za komuny byłem dzieckiem. Ale nie złamały mnie też, nie wiem, narkotyki, alkohol i nic innego, inne używki, mimo że dzieciństwo spędziłem w Pruszkowie, ale za to złamała mnie rwa kulszowa. Doświadczyłem dość niemiłego zjawiska pod tytułem chodzisz jak paralityk i poruszasz się w tempie po prostu, nie wiem, no myślę, że nawet automatyczny odkurzacz Rumba jeździł szybciej niż ja się poruszałem. Pamiętam, że któregoś dnia mnie naszła chęć, gdy trochę wydobrzałem, naszła mnie chęć pojechać po gazetę. No to pamiętam drogę z parkingu do kiosku, to była najdłuższa podróż życia. No dobrze, ale słuchajcie, było tak, że wtedy akurat ta rwa mnie dopadła na drugi dzień po tym, jak ciebie odwiozłem do teściów, gdzie tak. Byli już, gdzie nasi synowie spędzali tam wakacje i ciebie z Marysią zawiozłem, nie? Na jeszcze dodatkowy tydzień. I ten tydzień planowałem przepracować, no i jak wracałem, to zaczęło mnie łapać. No i jak przyjechałem do domu, to byłem po prostu jak potłuczony. Noc, pamiętam, była tragiczna, prawie że nieprzespana, no i na drugi dzień po prostu zapisałem się do pani fizjoterapeutki. Po raz pierwszy użyłem serwisu znanylekarz.pl, bardzo fajny, pozdrawiam twórców. No i tam ta pani mnie po prostu tak wykotłowała, że wyszedłem chyba jeszcze bardziej połamany, a na pewno obtłuczony. No i wtedy pomyślałem sobie, no dobra, przede mną tylko po prostu najgorsze, dzwonię do mamy ziołolog, nie udaję i proszę o ziółka. I to było. No i był kłopot, bo oczywiście miałeś problem ze znalezieniem ziół w domu. No właśnie, więc Olga nie może tutaj dać zwyczajowej odpowiedzi. No i pacjent dostał ziółka. No bo faktycznie, pamiętam, powiedziałaś mi... Ale nie mów tak, że dostał. No dostał, że... Nie no, zostały tak. Mu zaproponowane, ale zostały. My nie dajemy ziół. No tak, tak, tak. My ziół nie hodujemy. Zioła tak. Można zamówić sobie w hurtowni ziół. Mhm. O tak, to ważne. To oczywiście my tu nie prowadzimy hodowli. Ani sprzedaży. Ale mamy swój zapas. Tak. Także czasem ratujemy. Mamy w domu parę, słuchajcie, takich pudeł kartonowych, pełnych ususzonych jakichś badyli i kamyków i różnych rzeczy. No i to są, i one są podzielone na takie malutkie saszetki, więc pewnie jakby tu policja wjechała, to by myśleli, że po prostu się dorwali do narkosa. No i Olenka mówi, no dobra, no to zejdź sobie tam do kartonu i znajdź to. Potrafisz przypominasz sobie, jakie to były ściółka? Rhizoma notopterygii, Radix Angelica sinensis, nie. Rhizoma atractylodis, canju. No i różne Radix takie... Radix saposznikowie. Różne takie atrakcyjne, staropolskie, łatwo zapamiętywalne nazwy, nie? Jak dostałem ten spis, co mam sobie wrzucić, to poczułem się bardziej chory. Następnie po prostu stwierdziłem, że jednak to nie dla mnie i nigdy tego nie znajdę.
I postanowiłem po prostu złożyć swoje zwłoki w łóżku i poczekać, aż przyjdzie po mnie anioł śmierci albo cudownie wyzdrowieje. No ale w związku z tym, że było coraz gorzej, a śmierć nie nadchodziła, to postanowiłem jednak się zwlec z obłoża boleści i pokuśtykać do tego. Podjąłeś wyzwanie. Podjąłem wyzwanie. Odpaliłem Messengera, pamiętam, nie? Odpaliliśmy Messengera albo WhatsAppa, uruchomiłem kamerkę, wyjąłem z tych kurczę kartonów te wszystkie saszety z badylami, no i Olenka mi tam podpowiadała. To tak, to nie, to tak, to nie, to nie, to nie, to nie. No i tym sposobem złożyliśmy tą mieszankę i następnie zająłem się parzeniem i spożywaniem. I jak było? Smaczne? Tak, nawet one były takie słodkie, te zioła. Oczywiście nie dorównywały kawie, bo w ogóle Olenka, słuchajcie, niekiedy mnie próbuje przekonać, że to smakuje prawie jak kawa. No to widać, że widać, kto w tym domu jest po prostu analfabetą kawowym. No i nie wiem, kiedy to było, ale trzeciego chyba albo czwartego dnia już byłem bardzo do życia. Nie, chyba wcześniej nawet, drugiego. Pamiętam, że nie od razu. To nie było tak, że po prostu napiłem się kubasa ziół, zrobiłem siku i byłem jak nowy, tylko no tam jej dwa dni dojenia. No i zaczęło ustępować. Potem się dowiedziałem, swoją drogą gorąco pozdrawiamy Piotra Ślązaka, dowiedziałem się od Piotra Ślązaka, że rwa kluczowa to tam, że ten, że dysk, nie że dysk, że krąg naciska na, może być skutkiem tego, że krąg naciska na nerw jakiś kluczowy i w ogóle i to się może źle skończyć. I że na pewno mi ziółka nie pomogą. W związku z tym właśnie, że to bardziej sprawa dla chirurga, nie? To nie tak, że prawda, jakieś tam przelewki, ale po prostu mechanicznie coś wchodzi w interakcję z nerwem kluczowym. No ale jak oceniasz dzisiejszego swojego podopiecznego? Czy doskwierają mu plecy? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Lędźwie te... Pani fizjoterapeutka też cię wyśmiała, jak tak, powiedziałeś, że tak. Będziesz się leczył ziołami. Rzeczywiście, pani fizjoterapeutka po pierwsze powiedziała, że okej, spoko, ona również docenia medycynę wschodu, ponieważ stosuje akupunkturę i o ziołach też bardzo dobre rzeczy słyszała. To faktycznie, ale powiedziała, dobra, ale panie, no nie rwa kulszowa. Come on, rwę kulszową, ja mam to taki pistolet, co to pana będzie bił i wiesz, biła mnie tym, Tomek Ciosek na pewno by powiedział, masażerem turystycznym, biła mnie tym masażerem, w ogóle kurde, ja ten, jeszcze mijała takie metalowe długopisy, dłuta, tak mnie nimi, wiesz, nakuwała po prostu to jak nadziewanego kurczaka. W moim przypadku to bardziej nadziewanego wieprza, ale no, naprawdę po prostu to było bolesne i po tej wizycie miałem naprawdę bardzo silną motywację, żeby zastosować kurację ziołową, no bo po prostu perspektywa powrotu do tego gabinetu tortur to była rzecz straszliwa. No. Więc tak to było, słuchajcie, z rwą kulszową w moim osobistym przypadku. Olenka mi też jeszcze proponowała inne remedia, ale w związku z tym, że moja skóra jest bardzo wrażliwa na dotyk przy pomocy igły, to nie doszło do przekłucia mojej osoby. No i bardzo mnie to cieszy. Olenka, co moglibyśmy jeszcze na naszym ukochanym, minutkim widzom z okazji trzeciego odcinka powiedzieć?
Myślę, że na pewno możemy podziękować za burzliwe i wspaniałe w ogóle reakcje na odcinek drugi, więc bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy oczywiście o kciuka w górę pod tym filmem i jeśli Wam się podobał, to go udostępnijcie. I oczywiście, jeżeli tylko macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie w kolejnych odcinkach, niekoniecznie w następnym bezpośrednio, ale w kolejnych odcinkach będziemy na te pytania odpowiadać. A może coś jeszcze powiemy o odporności? Bo w ostatnim odcinku trochę uchyliłaś, Rąbka, tajemnicy. Ja przypomniałem, że mamy 2 kilo bakterii jelitowych w szałonku. Może coś zdradzimy, jakąś mikroporadę odnośnie pielęgnacji odporności. Wiesz, ja myślałam o tej wodzie, żeby powiedzieć. Proszę bardzo. Chociaż w e-booku nie pisałam o nawodnieniu. No to słuchajcie. Ale... Coś, co nie weszło w skład e-booka. Tak, ale było takie pytanie wśród pytań na Facebooku o to, co należy pić. Ja już pisałam na Facebooku w jednym z postów o tym, jak ważne jest picie wody. Ale szczególnie rano, czy przez cały dzień tak naprawdę woda powinna być podstawą naszego nawodnienia, ale ważne jest, żeby rano rozpoczynać dzień od szklanki ciepłej wody. Bo czasami mamy też jakieś swoje rytuały, to znaczy pijemy na przykład pierzgę, niektórzy piją rano zioła, inni piją zakwas z buraka, też bardzo pięknie. Ale żeby jednak zaczynać ten dzień od tego kubka ciepłej wody. Dlatego, że to jest taka wspaniała pobudka dla naszego układu pokarmowego. I też bardzo pomocny jest taki rytuał jest bardzo pomocny, gdy dokuczają zaparcia. Że wtedy też to bardzo pomaga. Ale wtedy tak delikatnie budzimy nasz układ pokarmowy i jak gdyby zachęcamy go do pracy. Jest to też taki, jest tam też taki efekt przepłukania, bo wtedy on jest pusty po całej nocy. Także taka woda wspaniale też go przepłukuje. To też jest cenne. A co ma, jaki ma to wpływ na tematy związane z odpornością? No nawodnienie to podstawa, wiesz. Jak nie ma wody, to wszystkie procesy w twoich komórkach są osłabione. To nie bez kozele, słuchajcie. Dla odporności nawodnienie jest bardzo ważne. Okej, czyli generalnie to jest taki fundament. Tak, to jest jeden z fundamentów. Także warto o tym pamiętać. Natomiast w ciągu dnia, jeżeli chcemy zatrzymać wodę, bo często jest tak, że taka czysta woda, to właściwie przez nas przelatuje. W medycynie chińskiej są takie dwa smaki, które zatrzymują wodę w organizmie. To jest smak słony i kwaśny. Także jak chcemy się tak dobrze nawodnić, to fajnie jest dodać sobie na przykład kilka kropel soku z cytryny do wody, albo małą szczyptę soli. I wtedy już troszkę zmieniamy tą postać tej wody i ona też bardziej zatrzymuje się w naszym organizmie i jest łatwiej jej się dostać do komórek i w nich pozostać. Właśnie, bo zatrzymanie wody w organizmie się najczęściej postrzega jako patologię. Natomiast to pewnie zaraz powiesz, dlaczego i kiedy to jest patologia. Natomiast tu nie chodzi o zatrzymanie wody, tylko o to, żeby woda nie przeleciała po prostu. To jest tak, jak jest, wiecie, jest deszcz i kurczę, zbuduj się kanały takie betonowe, nie? Woda spadnie, raz, dwa przeleci do ścieków i w ogóle żaden ogródek, ani żadne klomp imienia mamy ziołolog nie zostanie nawodniony, no bo po prostu te wszystkie kanały są takie szybkobieżne. No a woda czasem
czasem faktycznie przez organizm po prostu przelatuje jak strzała, a czasami, no właśnie, dzięki tym smakom ona ma szansę po organizmie tam sobie trochę połazić i nawodnić. I go odżywić w ten sposób. Mhm. A ważne jest też, chciałam jeszcze powiedzieć o piciu herbaty i kawy, bo wiele osób zaczyna dzień od kawy bądź herbaty rano. Natomiast one mają taki charakter osuszający. Nasz żołądek z perspektywy medycyny chińskiej bardzo nie lubi suchości, szczególnie rano. Także warto jest zamienić kawę na wodę rano. Ja się też w pełni pod tym podpisuję, bo słuchajcie, ja nie lubię pić kawy na czczo, więc co to... Poczułeś to po prostu, nie, że ja to nie jest nigdy nie dobrego. Czułem. No to, tak, mój organizm mi to sugeruje. Tak, bo ona będzie działała wtedy mocno osuszająco i to może być niekorzystne. Pewnie osoby z podrażnionym żołądkiem odczują to same, No tak. Natomiast jak ktoś nie ma jeszcze problemu, no to... to może tego nie czuć, a kiedyś i tak może mieć korzystnie. A co z tym zatrzymaniem wody w organizmie? Bo jak rozumiem, gdy wodę posolimy lub nacytrynimy, to ona tam dłużej w organizmie siedzi, no ale nie jest to patologiczne, jak tak, to jest zatrzymanie. Tak, nie jest patologiczne, a może być patologiczne. To się zdarza czasem, często dosyć, u osób, które mają osłabione ciśle dziony. Co to znaczy ciśle dziony? Śledziona to jest inaczej funkcja trzustki, kory nadnerczy, no i śledziona w rozumieniu. Tak, bo musicie wiedzieć, że medycyna chińska używa określeń, które brzmią tak samo jak europejskie, ale znaczą co innego. Medycyna chińska, to w e-booku też o tym pisałaś, myśli bardziej o zespołach narządów niż o narządach pojedynczych, izolowanych. Nie? Czyli gdy mówi o śledzionie, to chodzi o zespół w składzie. Śledziona, kora nadnerczy i co jeszcze? Jakiś tam inny bebek? I trzustka. Tak i bardzo często jest tak, że osoby właśnie z osłabioną śledzioną mają problemy ze schudnięciem. Dlatego, że dlaczego gromadzą... tak na mnie patrzysz? Dlatego, że gromadzą wodę. W bukłakach. I właściwie mogą niekiedy nic nie jeść, a i tak tyją. O. No to ja nie mam tego problemu. No bo także ja... często w takim przypadku pomaga właśnie wzmocnienie tej śledziony w tym, żeby stracić wagę tak bezpiecznie i bez efektu jojo. I bez efektu jojo. No dobrze. I ciekawe jest to, że w takim przypadku właśnie stosowanie takich diet surowych przy osłabionej śledzionie, czyli na przykład oparciu się na surowych warzywach, owocach, nie będzie przynosiło dobrych efektów, bo przy słabej śledzionie, i tutaj jak wiemy z medycyny akademickiej, to jest też trzustka, czyli oznacza to, że to trawienie jest osłabione u takiej osoby. Także ciężej jest jej strawić pokarmy surowe niż gotowane. I przez to ona, żywiąc się w ten sposób, tymi surowiznami, powoduje jeszcze większe osłabienie w tej swojej śledzionie, jeszcze większą wilgotność, jeszcze większe jakby zatrzymanie wody. I to chudnięcie jest częściowe na jakiś czas, a potem bardzo szybko powraca do starej wagi. Jest ten efekt jojo. Efekt jojo w medycynie chińskiej to jest osłabienie qi. Czyli jakby ona się osłabia tą dietą jeszcze bardziej niż była wcześniej, tak? Organizm jest jeszcze bardziej niedożywiony, bo te produkty, które są serwowane, są słabo trawione, nieprzyswajane są te odżywcze związki z nich, tak jak powinny być w takiej ilości, jakich organizm tego potrzebuje, i dlatego bardzo szybko wraca do poprzedniej wagi. Właśnie, czyli spójrzcie, to też wynika stąd taki wniosek, że no właśnie, ponownie okazuje się, że nie ma uniwersalnego remedium na wszystko. Jeżeli macie poczucie, jestem sobie fit babka i zrobię sobie sałatkę, sałaty, rzodkiewki
i czegoś tam, bo to jest zdrowe, no to istnieją takie konfiguracje organizmu, że dla ciebie, droga feedbacko, nie jest to zdrowe. Tak, i to jest bardzo ciekawe właśnie w medycynie chińskiej, że generalnie wszystko jest zdrowe, ale nie dla każdego, tak? Dla jednego zdrowe będzie mleko, bo ma dużą suchość. Dla innego z dużą wilgotnością, ze słabą śledzioną mleko no nie będzie wspierające, tak? Będzie powodowało nasilenie jego dolegliwości. Także może być zarówno lekarstwem, jak i przekleństwem dla drugiego. To czyli nie ma rzeczy uważanych generalnie za zdrowe, uniwersalnie zdrowe, tak? To wszystko zależy od konstytucji, od stanu jakby energetycznego organizmu. Jasne. To trochę tak jak mówił Adam Górecki o pracy w IKEA, że był sobie kiedyś taki prezes IKEA w Polsce, który mówił, że ja uważam, że każdemu należy dać szansę, ale nie każdemu w IKEA. I to podobnie z jedzeniem. Każde jedzenie jest zdrowe, ale nie dla każdego. No i też pewnie nie w każdej ilości. Tak, i w pytaniach właśnie było jedno z takich pytań, i dlaczego medycyna chińska działa? No bo polega na czarownictwie i dlatego działa. To ja powiedziałem, co wygrałem? Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Olenka mówiła o siłę, o chi śledziony, no to jedzie, to są właśnie takie diabełki małe i one tam, dobieranie sił polega na tym, że na zdjęciu się pokazuje ten diabełek i mówi, cześć, ja jestem chi, ja tutaj opętałem tego człowieka, ty daj ziółko, to ja już go nie opętam. To dobrze powiedziałem, na tym to polega? Śmieszna koncepcja. No, niektórzy chyba tak uważają. Te określenia tam, chi, siłę i tak dalej, to ponownie, to są określenia, powiedziałbym, no, analogiczne do tej trzustki, do tej śledziony, nie? Że to siłę, czy tam chi, czy co, no to też są z punktu widzenia medycyny europejskiej, to są zbiory zjawisk, nie? Zjawisk biochemicznych, elektrycznych, różnych, nie? Tak. Chińczycy mówią energia chi. Oni mówią bardzo prosto. Tak. Bo tak naprawdę ta medycyna chińska wywodzi się z obserwacji. I te obserwacje prowadzili prości ludzie tamtych czasów, kilka tysięcy lat temu. Dlatego to jest taki prosty język, czasami trochę poetycki, dla nas niekiedy niezrozumiały. Czasem jest trudno jakieś pojęcie tak. No tak, przetłumaczyć. Bo brakuje nam słownictwa niekiedy też. No tak, tak. No tak, bo niektóre te konstrukcje można porównać do, w sensie konstrukcje słowne, do konstrukcji w stylu na przykład w języku niemieckim Rollstuhl, czyli wózek inwalidzki w tłumaczeniu takim dosłownym, to jest krzesło, stołek, który jeździ. Niemiecki jest uroczy. Jest uroczy jak Messerschmitt, nie? I stołek, który jeździ. No jest to w ogóle bzdetliwa rzecz po tłumaczeniu na polski, ale podobnie jest z tą chińczyzną, nie? I to energia chi, to pewnie można by przetłumaczyć jakieś takie... Witalność, to można by jako siła życiowa, jak witalność. Mówiła święta Hildegarda. Tak. U Hildegardy mamy witalność, u Chińczyków mamy chi. I teraz jak to opowiedzieć językiem medycyny akademickiej, która ten świat rozebrała na jeszcze mniejsze części? No... Ciężko powiedzieć, tak, ale to jest też trochę jak, słuchajcie, to jest trochę jak z inwestowaniem na giełdzie. Jest takie powiedzonko, że jeżeli obserwowanie fusów w kawie daje ci skuteczne wskazówki do inwestowania na giełdzie, to nie musisz rozumieć, dlaczego akurat fusy w twojej kawie się układają tak, że ci to daje wskazówki,
bo widocznie jest coś, o czym nie, nie wiesz i czego nie rozumiesz, ale generalnie chyba coś odkryłeś, nie? No podobnie jest tą nomenklaturą chińską. Wbrew pozorom, choć podobnie jak na przykład te pisma Hildegardy o kamieniach, o mocy kamieni albo o sile witalnej mogą brzmieć ezoterycznie, no to generalnie jest to po prostu inny język na określanie świata fizycznego, chemicznego, elektrycznego itd. itd. Osraja ta, co? A dobrze, to słuchajcie, na nas już myślę pora. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani. Dzisiejszym gościem ziołowych rozmów była dla odmiany mama ziołolog, a prowadzącym był Maciej Gnyszka. I gorąco was oboje pozdrawiamy. Śpijcie dobrze albo dobry dzień, jeżeli oglądacie nas rano i przypominamy, dajcie kciuka w górę, a jeżeli chcecie więcej, to subskrybujcie kanał, ponieważ więcej rozmów ziołowych już niebawem, co niedzielę o 16:00. Zapraszamy do rodzinnego talk show Rodziny Gnyszków. Do zobaczenia. Cześć.